Cześć kochani, dzisiaj będzie film nagrany z marką Faberlic. Od przedstawicielki marki dostałam dwa kosmetyki, taką paletę do cieni. Paleta nazywa się Uwodzicielska Kreacja oraz tusz do rzęs Endless Volume. Ja tych kosmetyków jeszcze nie używałam, nie testowałam. W ogóle marki wcześniej nie znałam, więc jest to dla mnie też pierwszy kontakt z nią i pierwsze podejście. Jak widzicie, paletka jest zaklejona, więc ja sobie ją tu rozetnę i będę sprawdzać. O, nawet się odkleiło. I będę sobie te kosmetyki testować tutaj z Wami na żywo. W paletce jest pacynka, której jej tak nigdy nie używam. I tak wygląda zawartość. Są dwa cienie takie jasne, złoto-beżowy i lekko-różowy. Dwa brązy, jeden jest chyba satynowy, tak się wydaje, drugi jest połyskujący, lekko-metaliczny. I są granaty, jeden też matowy i jeden połyskujący. Zaraz Wam tu zrobię swatches, ale... na palcach wyglądają całkiem nieźle. Zobaczymy jak na ręce. Jednak jest tego pigmentu trochę. Teraz mi braknie palców. Ale to nic. Widzę, że wszystkie praktycznie cienie są błyszczące. I tylko jedne są bardzo metaliczne, a drugie są tak jak mi się wydawało wcześniej satynowe, ale takie satynowe, dosyć błyszczące. I już Wam to pokażę. I tak, mamy... muszę sobie wytrzeć palcem. Mamy tutaj róż, złoto, ten metaliczny brąz, satynowy brąz, granat, ten bardziej metaliczny i matowy granat, taki lekko satynowo-matowy. Ładne kolory. Granat co prawda nie w moim typie, ten taki matowy, ale zobaczymy, co się da z niego wyciągnąć w makijażu, bo zapowiada się pigmentacja bardzo fajna. I teraz co? Sięgam sobie po pędzel do blendowania i za pomocą tego brązu satynowego podkreślę sobie załamanie powieki. Ładny pigment, fajnie się rozciera. Bardzo ładny, taki lekko w różowe tony mi się wydaje. Ładnie się będzie komponował z niebieską tęczówką. Naprawdę ładnie to wygląda. Ja w ogóle marki Faberlic wcześniej nie znałam, nie używałam, szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam, jakie mają kosmetyki. Więc totalnie jest to dla mnie pierwsze wrażenie. Ładnie się rozciera, nie robi plam. Taki fajny cień na lato, bo jest, nie jest taki matowy. I co teraz? Tym samym pędzelkiem sięgam po ten błyszczący, ciemniejszy granat. On mi się wydaje być na bazie czerni. I przyciemnię sobie nim tutaj zewnętrzny kącik. Zobaczymy, jak te cienie się łączą.
Ja sobie tu ocieram nadmiar cienia na chusteczkę, bo jednak trochę się boję, żeby nie nabrać go za dużo. Ale bardzo ładnie wygląda. Duży plus za to, że cały czas widać, że to jest granatowy cień, a nie robi się taki bury. Rzadko się to zdarza, żeby w takich cieniach na bazie czerni kolor się nadal utrzymywał. Jest fajny, jest ciemny. Nie jest taki mocno świecąco granatowy, a jednocześnie nie jest też taki szarowy, naprawdę. Bardzo fajnie. To jak on się rozkłada na oku sprawia, że ma się ochotę po niego sięgać, bo oczywiście dobrze się komponuje i fajnie wygląda. No. I co teraz? Może sobie sięgnę po to złotko i takim pędzelkiem płaskim klepę je sobie powieka. Tą, która nie jest pokryta innym cieniem. Fajnie się łączą te cienie. One się nie widzę tu, żeby jakieś plamy się robiły, żeby się coś działo. Naprawdę fajnie to wygląda. I tym może metalicznym brązem już za pomocą palca. Tutaj go nałożę na środek powieki. O, połączę ten złoty z czarnym, z granatowym. Bardzo ładnie. I tak hitem jest ten, który mam w zamówieniu. Jest prześliczny. Ten brązowy, satynowy. Przepiękny cień. I teraz może na dolnej powiece sięgnę sobie po kulkowy pędzelek i po ten granat taki satynowy, bardziej taki satynowo-matowy, o. I sobie podkreślę. Bardzo fajnie te granaty są, bo nie gryzą mi się z tęczówką oka. Nie wiem czemu. Ale naprawdę. Wydobywają taki zielony pigment z moich oczu. Bardzo ładnie. I teraz wezmę sobie jeszcze jeden kulkowy pędzelek i tym różem rozświetlam wewnętrzny kącik. O, do tego jest idealne. Myślę, że nawet jako rozświetlacz będzie się świetnie sprawdzał. Pięknie to wygląda. Uwielbiam takie różowe cienie. Naprawdę ślicznie się prezentuje. I co? Chyba tyle. Nie będę kombinować za dużo. I teraz sięgam po tusz. Ultraczarny tusz do rzęs. Nieskończona objętość. Zaraz go sprawdzę. Silikonowa szczoteczka. Taka szersza na środku. Bardzo gęsta jest to szczoteczka, fajnie rozczesuje. Nie robią się
o wadzie nóżki, tylko jest rzeczywiście objętość. Tuż nie jest bardzo rzadki, taki raczej gęsty. No ale tak jak z każdym czuskiem, trzeba go po prostu trochę poużywać, żeby znaleźć na niego sposób i sprawdzić, jak się z nim pracuje najlepiej. Ładny czarny kolor, bo nie wybija szarość na końcówkach. Niestety czasami się to zdarza, ale to jest rzeczywiście głęboka czerń. Fajnie rozczesuję naprawdę. Dołożę drugą warstwę. Tak, kochani, prezentuje się cały makijaż. Bardzo taki elegancki, ładny. Podoba mi się. Bardzo w moim stylu. Kolory bardzo ładnie się prezentują. Nawet ten granat mi się podoba. Rzadko sięgam po takie cienie, zresztą sami wiecie. Ale naprawdę ciekawie to wygląda. Ładnie się łączy. Myślę, że taka paletka będzie fajna do pracy. Albo na lato. Ja lubię taki makijaż na lato. Nie za mocny. Ładnie rozświetlający, ładnie odbijający światło, trochę taki przydymiony. Naprawdę fajnie. Myślę, że można tutaj jeszcze sporo więcej wyciągnąć z tej paletki. Dla mnie to jest zupełnie pierwsze podejście. I naprawdę widzę potencjał. Myślę, że jeszcze ją zobaczycie w akcji. Dajcie mi znać, proszę, czy znacie kosmetyki Faberlic. Ja jestem zupełnie zaskoczona nimi. I link do strony z kosmetykami znajdziecie w opisie pod filmem i na blogu. I tak samo znajdziecie tam link do grupy na Facebooku, gdzie można sobie te kosmetyki zamówić i sprawdzić, jak się będą spisywać u Was. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Do zobaczenia. Pa.